Próbka numer 2 to olej przepracowany, czyli kastrol po przejechaniu podobnego dystansu co w pierwszym etapie badań, ale tym razem eksploatowany w innych warunkach. Grzegorz pisze, że było mniej miasta, więcej tras, a dodatkowo doszły weekendowe wypady po 250 km w jedną stronę. Zobaczymy, czy te zmiany wpłynęły na tempo starzenia się oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Dzisiaj wracamy do samochodu, który był już bohaterem odcinka numer 288. Mowa o hybrydowym Renault Captur drugiej generacji z silnikiem benzynowym 1.6 i napędem hybrydowym o mocy 145 koni mechanicznych. Tym razem rozpakowuję kolejną przesyłkę od Grzegorza. Zaraz zobaczycie, co tym razem trafiło do laboratorium R2D. Już na pierwszy rzut oka widać, że przesyłka zawiera aż 3 próbki oleju, każda z nich opatrzona notatką. Przyjrzyjmy się im po kolei. Próbka numer 1 to olej świeży Castrol GTX 5W30 RN17, czyli dokładnie ten, który, jak deklaruje ASO Renault, stosowany jest przy przeglądach w Polsce. To pierwszy raz, gdy testujemy go w tym samochodzie. Próbka numer 2 to olej przepracowany, czyli Castrol po przejechaniu podobnego dystansu co w pierwszym etapie badań, ale tym razem eksploatowany w innych warunkach. Grzegorz pisze, że było mniej miasta, więcej tras, a dodatkowo doszły weekendowe wypady po 250 km w jedną stronę. Zobaczymy, czy te zmiany wpłynęły na tempo starzenia się oleju. Próbka numer 3 to olej oryginalny, którym silnik był zalany w fabryce. Został pobrany przez Grzegorza już przy pierwszej wymianie, czyli po przebiegu 1900 km i zaledwie niecałych 2 miesiącach eksploatacji. Niestety jest go niewiele, około 30 ml, bo wtedy jeszcze Grzegorz nie wiedział, że weźmie udział w eksperymencie. Zobaczymy, czy uda się na tej podstawie coś wywnioskować. W kilku słowach o całym eksperymencie. To drugi badań oleju silnikowego w tym egzemplarzu Renault Captur. Pierwszy etap znajdziecie w odcinku 288, zakończył się dość silnym spadkiem lepkości i umiarkowaną oceną w teście bibułowym. Tym razem testujemy inny olej, Castrol GTX 5W30 oraz sprawdzamy, jak duży wpływ na parametry ma styl jazdy i pora roku, eksploatacja letnia versus zimowo-wiosenna. Grzegorz, który od lat jeździ Renault, nie stosuje żadnych dodatków do paliwa ani oleju, nie wykonuje dolewek, a wymiany realizuje znacznie częściej niż przewiduje instrukcja, według własnego zdroworozsądkowego podejścia. W obecnym etapie po analizie wyników do silnika został zalany nowy olej Miller's XF Premium 5W30 RN17. Będzie to trzecia marka testowana w tym samym pojeździe, co daje świetną podstawę do porównań w kolejnych odcinkach. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, na końcu pomiar trzeciej próbki olej fabryczny po przebiegu 1900 km. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 68 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,9 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Bardzo przeciętna zgodność w niższej temperaturze, zmierzona lepkość jest około 7% niższa od zadeklarowanej, w 100 stopniach Celsjusza jest zdecydowanie lepiej, 2% różnica. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 60 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,3 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 187. Liczymy zmiany procentowe. W wyniku eksploatacji następuje spadek lepkości tego oleju o 12% w niższej temperaturze oraz o około 5% w 100 stopniach. Jest dużo lepiej niż w poprzednim etapie. Pytanie za 100 punktów, czy to bardziej zasługa zmienionych warunków eksploatacji, czy zmienionego oleju. Przypominam, wcześniej był Elf, teraz Castrol. Zobaczmy jeszcze na pomiar trzeciej próbki. Fabryczny olej z przebiegiem 1900 km. Zapraszam do pomiarów. Lepkość dla oleju fabrycznego z przebiegiem 1900 km jest następująca: 33,7 w 40 stopniach oraz 7,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 187. Jaki wniosek? Zalany był olej w klasie lepkościowej 0W20. To obserwacja, która pokrywa się z tym, co wyszło w badaniach pokazanych w poprzednim odcinku. Przypadek Marcina, Dacia Jogger, zachęcam do obejrzenia. Możemy zatem wyliczyć hipotetyczną zmianę lepkości. Podstawiamy wartości, które deklaruje producent. Wychodzi redukcja lepkości około 11%. Tutaj trzeba przyjąć sporą rezerwę do tych wyników, bo nie znamy dokładnej charakterystyki lepkościowej tego oleju w opcji świeżej na starcie. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z dwiema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie wnioski? Plama po przebiegu 1900 km wygląda bardzo dobrze, zawiera minimalne ilości zanieczyszczeń. Plama po przebiegu 5000 km ma ich zdecydowanie więcej, natomiast nie są to krytyczne ilości. Wynik uplasowałbym w środku skali. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom. Porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski: mocny sygnał od antyutleniacza plus dodatki oraz modyfikatory lepkości, stan dość mocno podwyższony, reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. I na końcu warto jeszcze zerknąć na widmo oleju fabrycznego. Możemy je porównać z odcinkiem poprzednim. Przypominam, badaliśmy wtedy również ten sam GTX 0W20, olej fabryczny z przebiegiem 300 km. Oto wnioski. Zarówno widma wyjściowe, jak również widma różnicowe są do siebie podobne. To może stanowić potwierdzenie, że w jednym i w drugim przypadku stosowany był właśnie ten olej Castrol GTX 0W20. Podsumowując cały dzisiejszy test, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 84%,
czyli zauważalnie lepiej niż w pierwszym etapie. Już teraz zapraszam na trzeci etap badań, który najprawdopodobniej będzie za kilka miesięcy. Bardzo ciekawy jestem, jakie będą wyniki w trzecim etapie badań z nowym olejem. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!